Na raport zaprasza Seweryn Durczok. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich m.in. o nowym gmachu sądu w Katowicach. O szajce oszustów, którzy przejmowali konta społecznościowe. Oraz o przebudowie drogi z Mikołowa do Kobiura. Umowa na budowę nowego gmachu Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach została dzisiaj podpisana. W spotkaniu uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Nowa inwestycja ma powstać w 44 miesiące, a jej wartość to 114 milionów złotych. W niecałe 44 miesiące ma powstać nowoczesna siedziba Sądu Rejonowego Katowice Wschód. Umowa została podpisana, więc prace budowlane powinny rozpocząć się na dniach. I można powiedzieć, że jest to jedna z największych inwestycji publicznych realizowanych wyłącznie ze środków budżetu państwa w mieście Katowice. Tym bardziej to cieszy, że tu na Śląsku ta siedziba powstaje, że te sprawy związane z inwestycjami w sądownictwo mają kilka aspektów. I taki pierwszy, najważniejszy aspekt to jest oczywiście dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Żeby ten dostęp był jak najsprawniejszy, w jak najlepszych warunkach, żeby obywatele mogli domagać się sprawiedliwości, żeby byli obsługiwani, ale też ten aspekt związany z sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości od tej strony, można powiedzieć, po drugiej stronie stołu sędziowskiego, czyli żeby orzeczniczy, żeby sędziowie, referendarze, asystenci, żeby wszyscy urzędnicy sądowi, których tutaj jest naprawdę sporo i od których sprawności zależy oczywiście też wszystkie sprawy związane ze sprawnością wymiaru sprawiedliwości, żeby oni mogli pełnić swoją ciężką codzienną służbę w jak najlepszych warunkach. Obecnie Sąd Rejonowy Katowice Wschód mieści się w należącym do sądu budynku przy ulicy Francuskiej oraz wynajmowanych kilku lokalach w Katowicach. Budowa, której inwestorem jest Sąd Okręgowy w Katowicach, całkowicie wyeliminuje problemy z powierzchnią i doprowadzi do rezygnacji z najmów. A co za tym idzie? Do znaczących oszczędności. Obecnie nasz sąd ulokowany jest aż w trzech budynkach. Tu mamy budynek, w którym Państwo aktualnie przebywacie. Jest to budynek przy ulicy Francuskiej 70A. On pozostaje w naszym trwałym zarządzie, ale posiadamy jeszcze dwa obiekty, które są wynajmowane na ulicy Lompy 14 i również na Obroki, gdzie mamy potężne archiwa sądowe. Tylko Państwu powiem, że koszt takiego wynajmu tych dwóch obiektów rocznie to jest kwota 2 800 000 zł, więc to jest niebagatelna kwota, która zejdzie, jakby będzie zniwelowana przez tą nową inwestycję. A co do nowej inwestycji, będzie ona się tu toczyła po sąsiedzku, tam za Państwa plecami, a przed nami. W tym nowym budynku planujemy przenieść wydziały karne, będzie tam zbudowana nowoczesna już taka sala zatrzymań. Będzie też niebieski pokój, to jest pokój do przesłuchania małoletnich dzieci. Obecnie korzystamy z uprzejmości Sądu Rejonowego na Zachodzie, bo sami nie dysponujemy takim pokojem. Będą tam też wydziały rejestrowe, wydziały upadłościowe, wydział ksiąg wieczystych i oczywiście będzie tam siedziba całej administracji sądu. Po zrealizowaniu inwestycji łączna powierzchnia Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach wyniesie ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych. W budynku znajdą się miejsca pracy dla 480 osób, w tym dla 70 sędziów. Planowany koszt inwestycji to 114 milionów złotych. Gliwiccy policjanci rozbili szajkę oszustów, którzy przejmowali konta społecznościowe, a następnie oszukiwali innych użytkowników, oferując sprzedaż urządzeń elektronicznych. Mężczyźni usłyszeli łącznie 100 zarzutów, za które w zakładzie karnym mogą spędzić 8 lat. Policjanci śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach ustalili, że na terenie miasta działa grupa oszustów internetowych. Praca policjantów była żmudna, ale udało się w tej sprawie zatrzymać 7 osób, którym łącznie przedstawiono 100 zarzutów. Zgadza się. Aktem oskarżenia skierowanym do sądu zakończyło się prowadzone postępowanie. Postępowanie dotyczyło oszustw internetowych. Grupa mieszkańców Gliwic, tak naprawdę jest to 7 osób w wieku do 30 lat poprzez
włamywanie się do kont internetowych, na portalach społecznościowych, zamieszczała na tych kontach ogłoszenia, oferty o sprzedaży różnych elektrosprzętów. Osoby, potencjalni kupcy, tak naprawdę nie podejrzewając próby wyłudzenia pieniędzy, bo często właśnie jakby zakupowali te produkty od swoich znajomych, chętnie przelewali pieniądze, niestety nie otrzymywali produktów. Śledczy w trakcie postępowania ustalili, że wartość strat wynosi około 30 tysięcy złotych. Oszustwa internetowe to nie jedyna nielegalna rzecz, którą trudnili się przestępcy. Zgadza się. Policjanci, którzy prowadzili dochodzenie po zebraniu odpowiednich, że tak powiem, materiałów dowodowych, przystąpili do już procesowego zabezpieczania dowodów, również do zatrzymań. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania osób policjanci odkryli również skradzione przedmioty oraz niewielkiej ilości narkotyków. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec wszystkich podejrzanych. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od Mikołowa do Kobiura. Przebudowa drogi obejmie odcinek od DK44 do skrzyżowania z DK1. Ta droga spełnia podwójną funkcję. Z jednej strony oczywiście funkcją lokalną służy mieszkańcom. Druga funkcja to jest funkcja tranzytowa, dlatego że bardzo duży ruch samochodów ciężarowych spowodowany jest tym, że to jest skrót. Samochody jadąc od Mikołowa drogą 44 nie jadą do drogi numer 1 przez centrum, tylko właśnie skręcają za Mikołowem w prawo. W związku z tym stan techniczny tej drogi i ten duży ruch samochodów ciężarowych powodują znaczne uciążliwości dla mieszkańców. My to teraz zmienimy i to w diametralny sposób, bo to nie jest tylko wymiana nawierzchni. My tę drogę rozbierzemy całkowicie i wybudujemy od nowa. Jak podkreśla Krzysztof Klimosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego, ta inwestycja jest jedną z najbardziej wyczekiwanych w tym regionie. Mieszkańcy bardzo długo czekali na ten remont. Cieszymy się, że dzisiaj podpisaliśmy umowę. No, spodziewam się, że w najbliższych dniach nastąpi przekazanie placu budowy. No i wczesną wiosną spodziewam się, że będziemy już mogli zobaczyć wykonawcę w trakcie realizacji tych robót. Ta droga przejdzie całkowitą przebudowę, czyli w zasadzie rozbieramy drogę w istniejącej konstrukcji, odbudujemy ją z nowymi standardami, z chodnikami, z bezpiecznymi przejściami dla pieszych, w nowych technologiach, z nawierzchnią cichą. Droga, która będzie na pewno znacznie cichsza w eksploatacji, będzie przebudowana całkowicie, włącznie z podbudową i bezszwowym dywanikiem w tym momencie na warstwie ścieralnej. Także znacznie mniejszy hałas, znacznie mniejsze zapylenie. Droga o absolutnie nowoczesnych parametrach. Całkowity koszt inwestycji to ponad 245 milionów złotych. Rybnicka Karta Mieszkańca Rybka to program, który mieszkańcom Rybnika i osobom płacącym w Rybniku podatek PIT daje specjalne zniżki, ulgi, benefity i uprawnienia. To program przygotowany przez miasto dla mieszkańców. Rybnicka Karta Mieszkańca wypłynęła na szerokie wody do mieszkańców Rybnika. Dla każdej rybniczanki i rybniczanina, którzy są zameldowani w Rybniku lub ci, którzy nie mieszkają w Rybniku oraz nie są zameldowani w Rybniku, ale rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych. To jest taka premia, bonus od miasta za lojalność i wspieranie na co dzień swojej lokalnej społeczności. Co oferujemy? Na start minus 20% zniżki na wybrane wydarzenia w rybnickich instytucjach kultury i w ośrodku MOSiR. Basen za złotówkę, ten oferowany przez MOSiR, dwie pływalnie kryte i basen Ruda w wybranych godzinach. Będzie można skorzystać z tego benefitu w najbliższym czasie. Tańsze abonamenty parkingowe i z czasem zniżki na komunikację miejską, na bilety o dłuższym czasie realizacji, czyli taka będzie specjalna oferta na bilety kwartalne i na dłuższy okres czasu właśnie dla rybniczan posiadających tę rybnicką kartę. Aktualnie od wczoraj mamy 1500 zgłoszeń wydanych, już zrealizowanych kart elektronicznych, ponad 500. Dziś rano jak zerkałam, to od wczoraj mamy kolejnych 500 wniosków. Także nie nudzimy się, staramy się, by te wnioski były szybko rozpatrywane i by mieszkańcy mogli już
już z tej karty korzystać. Kartę Rybka można zdobyć drogą elektroniczną, instalując aplikację w telefonie, natomiast jeśli chcemy mieć tradycyjną, plastikową kartę, musimy odwiedzić Urząd Miasta. Najłatwiej zrobić to przez aplikację miejską Halo Rybnik, która jest aplikacją bezpłatną, więc będziemy ją mieli na swoim telefonie. Takie czasy, że zwykle ten telefon mamy już ze sobą, często zapominamy o portfelu, ale telefon służy nam do wszystkiego, stąd chyba najwygodniej zrobić to właśnie przez aplikację Halo Rybnik. Rejestracja przebiega dość sprawnie. Trzeba dysponować swoim wyraźnym zdjęciem, fotografią, bo w przyszłości ona będzie też weryfikowała użytkownika oprócz specjalnego kodu, który się tam pojawia. Podajemy też dane takie jak imię, nazwisko, adres zameldowania czy też zamieszkania i numer PESEL, bo potem następuje weryfikacja dotycząca adresu zameldowania. W przypadku osób, które mieszkają w Rybniku, ale nie są zameldowane, tak jak wcześniej wspomniałam, potrzebna jest pierwsza strona deklaracji PIT, która później znika. Nie przechowujemy tych danych naszych użytkowników. Pierwsza strona, w której stwierdzamy, gdzie mieszkamy. To jest weryfikacja, która pozwala nam realizować kartę mieszkańca dla osoby, która nie jest zameldowana. Zapytaliśmy również, co mieszkańcy Rybnika sądzą o wprowadzeniu tej karty. Jestem bardzo zainteresowany, żeby jednak tą kartę mieć. Niestety nie jestem rybniczanką. Żałuję pani. Bardzo żałuję, bo widziałam wczoraj całą rozpiskę. Bardzo żałuję, że nie jestem rybniczanką. Mam nadzieję, że na powiat też kiedyś zostanie rozszerzona. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, nie? Tutaj dla lokalnej społeczności. Działania funkcjonariuszy z Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej pozwoliły zlikwidować punkt z automatami do gier w jednym z lokali w Żorach. Nielegalne automaty ukryte były w pomieszczeniach z ciemnymi szybami. 5 przechwyconych nielegalnych automatów do gier, ponad 14 tysięcy złotych w gotówce to efekt zakończonych działań funkcjonariuszy Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy ujawnili nielegalną działalność prowadzoną na terenie jednego z lokali w Żorach. Do zdarzenia doszło w lokalu znajdującym się w Żorach. Szyby lokalu przysłonięte były roletą, a klienci byli wpuszczani do środka przez drzwi, obserwowane za pomocą kamery. Funkcjonariuszom udało się jednak wejść do środka lokalu. Na miejscu zastali 56-letnią kobietę, która tam pracowała. W lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli 5 sztuk automatów, na których urządzane były nielegalne gry hazardowe. Po przeszukaniu lokalu funkcjonariusze ujawnili w różnych skowkach, m.in. w fotelu gotówkę w łącznej kwocie ponad 14 tysięcy złotych. Pieniądze były najprawdopodobniej przeznaczone na wygrane. Rzecznik Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przypomina, że osobom, które są odpowiedzialne za urząd i prowadzenie nielegalnych gier hazardowych grozi odpowiedzialność karna. Kara grzywny do 720 stawek dziennych, albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie. Organizatorom nielegalnych gier, a także właścicielom lokali grożą także kary pieniężne w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego nielegalnego automatu. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Dzisiejszego dnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku dokonano odkrycia masowych grobów oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej zamordowanych przez Sowietów. Na rozkaz Stalina podczas egzekucji zginęło ponad 22 tysiące Polaków. Zbrodnia katyńska jest jedną z najtragiczniejszych historii w dziejach Polski. W celu upamiętnienia i oddania hołdu ofiarom w całym kraju odbywają się uroczystości i msze związane z obchodami 80. rocznicy święta. W Krakowie podpalił się starszy mężczyzna. Zdarzenie miało miejsce dzisiejszego ranka przed Konsulatem Generalnym Ukrainy przy ulicy Beliny Prażmowskiego. 63-letni obywatel Ukrainy zaczął wzywać rodaków do powrotu do ojczyzny i obrony jej przed Rosjanami. W pewnym momencie oblał się substancją łatwopalną, podpalił i zaczął biec. Na szczęście policjanci pełniący w pobliżu patrol ugasili ogień z pomocą jednego ze świadków. Na miejscu mężczyźnie została udzielona pierwsza pomoc, a następnie trafił w ciężkim stanie do szpitala. Policja pracuje na miejscu zdarzenia wraz z prokuratorem. 3 osoby zaginione po lawinie w Mount Everest. W środę masa śniegu uderzyła w przełęcz południową i zasypała popularną trasę na szczyt Nepalu. Spadający ze zbocza śnieg porwał ze sobą 3 nepalskich przewodników, którzy przygotowywali akurat sprzęt na jedną z wypraw. Znajdowali się wtedy między jednym a drugim obozem bazowym. Lawina najprawdopodobniej zsunęła ich do szczeliny. Trwają poszukiwania zaginionych przewodników. W akcji ratunkowej biorą udział specjaliści przeszukujący miejsce zejścia lawiny oraz helikopter. W raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym Monika Taranczewska porozmawia z mieszkanką Mikołowa Ewą Chmielosz o protestach mieszkańców przeciwko budowie CPK. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.